Cześć wszystkim! Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją urządzenia do domowej mikrodermabrazji marki Philips. Jest to urządzenie Philips VisaCare mikrodermabrazja, tak to wygląda na opakowaniu. Ja tutaj mam przed sobą samo urządzenie, które wygląda tak. Bardzo nowoczesny, taki designerski wygląd. W zestawie do tego urządzenia dostajemy dwie końcówki. Jedna końcówka jest do skóry wrażliwej, druga końcówka jest do cery normalnej. Końcówki bardzo łatwo się zmienia, wystarczy je po prostu mocniej pociągnąć. Są na magnes, także też bardzo fajnie się je i łatwo nakłada. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze jest dołączone, to taka szczoteczka, którą po każdym użyciu musimy sobie po prostu tą końcówkę wyczyścić. Podstawka, jak również ładowarka 2 w 1 i tutaj kabel, który podpinamy sobie z boku. I tak to pięknie stoi i wygląda, słuchajcie, w łazience, na toaletce, gdzieś tam, gdzie chcecie to postawić. I jeszcze jedna rzecz, która jest dołączona, to woreczek, w który możemy sobie tą mikrodermabrazję urządzenie schować, jak gdzieś wyjeżdżamy. Fajny materiał, taki troszeczkę grubszy, bardzo mi się podoba. No i oczywiście gwarancja i cała instrukcja obsługi. Urządzenie jest bardzo, bardzo lekkie. Na początku bałam się, że to będzie ciężkie i nie będzie wygodnie w ogóle, prawda, tym pracować. No wygląd to w ogóle wow. Jeszcze sobie zobaczcie z bliska. Fajnie się trzyma w ręce, wygodnie, jak sobie, prawda, pracujemy, no to też jest wygodnie. Muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z używania tego urządzenia. Tą mikrodermabrazję wykonujemy tylko przez 5 minut, 2 razy w tygodniu, jest to szybki zabieg. Moja recenzja oczywiście będzie pozytywna, dlatego że ja jestem bardzo zadowolona z używania tego urządzenia. Jest tutaj technologia Dual Action, czyli system liftingujący oraz peelingujący skórę. Ja już po pierwszym użyciu zauważyłam bardzo fajnie oczyszczone pory oraz wygładzoną skórę. Czuć, że ta skóra, słuchajcie, żyje. Jest pobudzone krążenie, dzięki czemu też wszystkie później kremy oraz maseczki nam się dużo lepiej wchłaniają. Urządzenie stymuluje proces odnowy skóry, dzięki czemu skóra staje się taka jędrniejsza, młodsza, bardziej właśnie wygładzona. Delikatnie zauważyłam na czole zmniejszone te zmarszczki mimiczne, ale tak naprawdę delikatnie. To też pewnie przez to, że nie używam tego urządzenia rok. Myślę, że przy dłuższym używaniu te efekty będą jeszcze lepsze, bo przy dłuższym używaniu daje nam to naprawdę efekt wow. Także serdecznie Wam polecam. No ja tego urządzenia będę używała dalej. Mam nadzieję, że troszeczkę jeszcze bardziej rozjaśni mi się twarz i te jakieś tam zmiany na brodzie będą jeszcze mniej widoczne. Także jak na razie jestem zachwycona, serdecznie Wam polecam. Urządzenie możecie dostać w Douglasach i na stronie Philipsa. Tutaj gdzieś Wam napiszę cenę. Bardzo Wam polecam. Ja zastąpiłam sobie urządzenie do mikrodermabrazji. Już nie używam żadnych takich, wiecie, peelingów, które miałam wcześniej. Wszystko odstawiłam. Teraz tego urządzenia używam. Jestem nim zachwycona. No moja skóra wygląda dużo lepiej. Jest promienna, pełna blasku. Taka, wiecie, młodzieńcza. Mam nadzieję, że taka krótka recenzja Wam pomogła w wyborze, jeżeli zastanawiacie się nad kupnem tego urządzenia, a uwierzcie mi, że warto. Podlinkuję Wam w opisie jeszcze recenzję do szczoteczki Philips do oczyszczania twarzy, także jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście odsyłam Was do linku pod spodem. Ja żegnam się z Wami i do zobaczenia. Buziaki! Pa, pa!